Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Dama 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku Sąsiadów i oczywiście jest ze mną Tanasek. Dzień dobry. I dzisiaj niestety jeden z sąsiadów jest z nami, Boluś. Witam serdecznie. I mamy kwiecień i mamy piękne miliony 400 prawie, że tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo, ja muszę zmienić, bo teraz tych serii to jest tyle, że na jednej trzeba przyciszać, na drugiej trzeba podgłaszać, ale tu jest wszystko. Tu jest wszystko git, słucham? Zaraz wydać pieniądze na starcie już jakieś? Na starcie będziemy zaraz wydawać pieniążki, bardzo ale to dobrze. Za chwilę. Czy ty chciałeś się, Bolek, coś mnie zapytać? Nie, powiedz mi na starcie. Aha, bo powiedziałeś powiedz mi, by tego... Od małego mówiąc. Czy chcesz coś wiedzieć, czy też nie? Ale widzę, że on nie chce wiedzieć, więc tylko tak po prostu sobie zaśpiewał tutaj dla nas delikatnie mówiąc. Dobra, lecimy. W McCormicku, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj miszmasz, czyli to, co uwielbiam najbardziej, czyli zakończenie sezonu siewnego, czyli mamy koniec kwietnia i wszystko siejemy, sadzimy, co tam nam w duszy gra. No i jesteśmy na początku. Wiedziałem, że czegoś nie dodałem. Dobra, mniejsza z tym. Wiedziałem. Ale dobra. Jak spojrzałem na minimapę, to wiem, że czegoś nie dodałem. A no cóż, takie życie. Gdy kończyłem szykować, powiedziałem, że muszę wgrać tutaj Prosido, mamy dzisiaj tyle siewów, że może nam to pomóc, ale no niestety, no cóż, starość, nie radość, pamięć zawodzi coraz bardziej, widzę. Co? Dobra. Myślałem, że tylko Bronkowi najbardziej zawodzi pamięć, ale tak u mnie też to czasem ucieka, no ale tak to jest, gdy się naprawdę nagrywa dużo dzisiaj. Szok, bo naprawdę daliśmy czadu, ponagrywaliśmy dla was... Ja już nagrywam trzeci odcinek dla was, to jest naprawdę to też rekord, jeżeli chodzi o jeden dzień, jeżeli chodzi na mój kanał też, ale razem to już mamy spokojnie z 5-6 odcinków, dlatego też bardzo dobrze, że mamy 16:30 i lecimy dla was z pięknym odcinkiem Sąsiadów, żebyście mieli na środę ten odcinek do oglądania. Ziemniaczki na polu 122. Właśnie do tego chciałem prosić, żeby sprawdzić, ile to jest dokładnie hektarów z tym powiększonym tam landem, bo tego nie wiemy, a dzięki temu byśmy wiedzieli po zasianiu całego tego pola, jak to tutaj wygląda. Dlatego też w McCormicku ładnie, to jest tak rozcięte, specjalnie sobie zrobiłem ten kawałek tego klina tutaj, żeby wszystko się zgadzało, żebym mógł sobie na GPS-iku przejechać jak najbardziej. Tutaj dojedziemy teraz delikatnie, podnosimy, nie będziemy mogli za bardzo mocno tutaj wyjechać. Jak to w ogóle działa tutaj GPS? Tu jest jeden, drugi. Jest GPS. A może byśmy sobie tak gdzieś pojechali tutaj. Uda się, ładnie. Nawet z tyłu nie wiedziałem, że są opisane każde te redliny po numerkach. Ja sobie teraz tutaj... Oj, chyba za mocno dałem czadu, poczekajcie, muszę wysiąść. Uda? Ja. Chyba wszystko Bożyna jeździ, wszystko się zgadza. Mnie. Co? Co jeździ, Bożyna? Bożyna kieruje. Daj jej, żeby tam była najmocniej. Ja chciałem tutaj ładnie... Ja będę. Daj jej, ja na pewno będę. Chcę tutaj bardzo ładnie zasadzić od tej siatki, żeby też wszystko było idealnie i będę mógł sobie też puścić GPS-a. Czekajcie, jak to tutaj GPS wygląda. Dobrze, w tym miejscu pasuje. Teraz można jechać. Chcę się też tak przecinać, żeby nie jeździć też raz przy razie, bo jak mam GPS-a dobrze ustawionego, to będę mógł tutaj latać. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o naszą sadzareczkę... A ta samolotem miesz? Słucham? Samolotem umiesz latać? Chciałbym też polatać sobie na przykład samolotem, ale tylko raz w życiu mi się udało przelecieć i myślę, że to może być jeden... Przepraszam bardzo, że tak czym? Bardziej samolotem, ale niechaj tak będzie. Mniejsza z tym. Grunt, że było latane. A teraz polatamy sobie McCormickiem, ale to nie tylko McCormickiem, bo mamy dzisiaj naprawdę, jak mówiłem wcześniej, miczmasz, czyli siejemy wszystko. Tanasa tutaj nie ma, Tanas sieje kukurydzę, bo mamy naprawdę dużo sieł. Czy uda mi się tak wam pokazać? Może tak, będzie mi lepiej, żeby nie gaść tutaj tego ekranu, żebyście McCormicka... Nie, idę w swoje pole, a tu nie tak szło. Co? Nie, tam jest senka. Że tak coś dzisiaj macie ze śpiewami, ale to tak nie idzie w parze, ale okej. Ja latam 122, Tanas lata na 24-25 po tym starym kawałku, żebym mógł sobie posiać właśnie tamtego klina. Jak widzicie, zestawy na 54-56 też stoją, czekają, bo tam trzeba dosiać soję i też dokupić pola. Te pola
ogarnąć i wtedy też nie wiem, czy tam nie dosiać soi, żeby zrobić takie typowe, mega ogromne pole soi, ale to się dowiemy za paręnaście minut, może troszeczkę szybciej, zobaczymy. Bo mamy 1 400 000. Ogólnie myślałem też o jakimś ciągniczku na ten odcinek, ale gdzieś nie mogłem się zdecydować, bo jednak gdzieś tam w głowie mam... Kolejną kupisz, mam dwie takie... Lewe ręce? Nie. Dwie lewe ręce to na pewno nie mamy, bo bardzo mocno tutaj działamy. Mam dwa wybory i nie mogę się zdecydować, który bardziej by nam się przydał. Nie będę wam mówił też jakie, bo wtedy bym się wydał i nie byłoby tej niespodzianki, ale z jednej strony, no może by się przydał w tym momencie. W tym momencie na pewno by nam się przydał ten dodatkowy ciągnik, bo gdzieś brakuje go w tym momencie do takiego miszmaszu, jak jest teraz na temat siewów, ale może później, jak będziemy mieli, jest jakie piękne zapachy idą z kuchni, to aż mnie skręca, aż mi ciężko mówić. Gotowany pies, co? Też na przykład Azorek, pozdrawiam serdecznie Azorka. To dzięki mordo, na pewno. Więc to tyle, to tyle takiego miłosierdzia, ale będzie mi ciężko te 30 minut jeszcze tutaj usiedzieć, tak będzie mnie telepało tutaj cały czas, ale działamy dalej. Mamy te 1 400 000, wydamy dużo na hektary. Do tych hektarów potem będziemy mogli sobie przewinąć, sprzedać soję, kukurydzę, może jajka, więc nie dość, że będziemy mieli na kombajn, to myślę, że zostanie, żeby gdzieś tam w trakcie żniw dokupić sobie ten kolejny ciągnik, bo na pewno będzie dokupiony, ale po prostu troszeczkę trzeba będzie jeszcze poczekać. Dzisiaj też wolałem się skupić na tym, żeby gdzieś te wszystkie rzeczy porobić i pokupować. Więc zacznijmy może od kupowania, od wydawania tych pieniędzy jak najszybciej. Kupujemy najpierw pola na dole, czyli zaczynamy. 24, cyk, 28, cyk, kolejne 30 tysięcy, tu 25 tysięcy, tu już 200 tysięcy i tutaj 75 tysięcy. W tym momencie nie straciliśmy nawet tyle pieniędzy, żebyśmy mieli poniżej miliona. I teraz, Tanasku, ja bym cię bardzo mocno prosił, cyk, fu, co? Żebyś mnie podliczył te hektary, które ja kupiłem. Bardzo bym się wtedy cieszył. Ja bym sobie dopisał je, bo to są nasze pierwsze hektary, które dzisiaj kupujemy. Więc tak, bo tam są małe... Kalendarze da radę podliczyć, myślisz? Myślisz, że da radę tam coś takiego wyliczyć, czy też niezbytnio? Da radę. Dobrze, jak da radę, to bardzo się z tego cieszę. Jakbyś podliczył w kalendarzu, to ja bym był ciebie bardzo dumny. Poczekajcie teraz, tak, pojedziemy sobie tutaj. Można jedno na drugim, bo i tak to trzeba wyrównać, i tak trzeba to wyrównać do tego kawałka tam. Więc będzie git. Ja już mogę sobie w tym momencie nawet wsiąść do środka w tom i nazad powinienem pojechać, więc nie będę musiał się zasypywać. Jak tam twoje liczenie, panie kolego? Poczekaj, muszę tu siać przecież, żeby się nie za daleko przesiać. Aha, to może ja jednak sam sobie policzę. Nie, ja już liczę z początku. Ale wszystkie, czy mam ci podać numery pól, żeby ci było łatwiej? Nie, już mam dwa pola, czekaj, odwracam się i... Masz 19, 20, 21, tam jest ten kawałek u goru, daj ale... Mi ale to odwracam właśnie to tylko prosidem. No i 102. Najbardziej mnie kojarzy 128, bo to jest największe pole i to ile hektarowo nas wynosi? 128, o, co to było? Coś skoczyło, nie wiem. Kwiecień? Prawie 3 hektary, to tak dużo nie będzie tam. O, skup ze zbioru. Przychód ze zbioru, nie, to nie zysku. Co u Januszka? Co wyskoczyło, czy nie? Nie, ja patrzę. Nie, ja liczę. To 128 tam było pole, nie? Tak, 28 i 21. Tak jest, 21. Co tam mamy u tego Januszka, że... I 21. O! Trzcina cukrowa, Januszka, proszę. Dobra, bardzo. Wtedy już. Ogień tam. 21, czyli to jest 1,11 hektara. To daje nam 4,74. Dobrze, już to zapisuję. Ile? 4,74. No nie, to nawet całkiem sporo. Bez ugoru. Mówiliśmy dzisiaj. Tak bez jest. Ugoru, bo tam jeszcze ten jest kawałek ugoru. Może być tam hektar, może też nie być, więc tak jakbyśmy dokupili albo 5,5. Może być jakieś 5,5 hektara. 5, no coś takiego może być, no. Ten ugór może mieć tam 0,33, tak tam. Aha, no dobra, no to niech, no dobra, mniejsza z tym. No niech będzie te 5 hektarów, czyli w tym momencie po ostatnich kupnach będziemy mieli...
6 z groszami. 6 hektarów z groszami, czyli nam daje w tym momencie około 70 hektarów. Sąsiedzi tych hektarów mają, mój Jezus, 80 prawie, tak? 10 hektarów do przodu? Mój Jezus, 10 hektarów do przodu, bo paszki są. Kupuj dalej. Tak, tak, ale to jest dopiero początek. Czyli tak, u nas w tym momencie jest tych hektarów. Kalkulator mam włączony. 70, ale my lecimy dalej, bo to jest dopiero początek. Lecimy teraz od 46 do 39, też po kolei. Tych pieniążków trochę chyba tutaj więcej pójdzie, więc to są już większe hektary, te małe pola też mają po 20 parę. Tak, żeśmy się rozpędzili, że będziemy teraz dawać czadu aż miło. Tutaj stówka. Nadal mam 750 tysięcy. Nadal to jest przeogromnie dużo. Dobrze, to liczaj sobie pomału. I teraz tak. Tanasku, czy my kupujemy pola też te na górze już teraz? Czy się wstrzymujemy? Czy poczekamy, nie wiem, po żniwach? Nie wiem, co, moglibyśmy kupić niby, nie? No, co tam bo jest z jednej zasiane? Strony tam jest, owiec i kukurydza. To też nie głupie by było. Bierz. Dobrze, ale najpierw oblicz mi ten jeden kawałek, jak obliczysz, tak, żebym ja fajnie też sobie tutaj doliczał. Jak mi obliczysz, to ja... Dobrze, nie przejmuj się. Jest. Dobra, i wtedy 70, będziemy też wiedzieć po kolei, bo jednak mamy w tym momencie gdzieś tam, tak jak mówiłem, te 70 hektarów. Więc to będę musiał sobie już tutaj napisać plusik, żeby wiedzieć, że zaraz doliczamy dalej. Moja oczywiście księga farmy zawsze musi być, że teraz to jest bardziej notesik, już mi się nie chce gdzieś tej księgi mocno tam męczyć. Fajnie, bo dojeżdżam do końca tego kawałka i będę mógł sobie nawrzucać tutaj... Nie. Wiedziałem, że zawsze jak coś tak ja powiem, to będzie coś wyjdzie, ale nie. Nawrzucam ziemniaków do tutaj zbiornika, więc nie przejmujmy się. To tylko na temat ziemniaków. Widzę, że tam tych hektarów sporo, bo chłop się nie może doliczyć. No, chociaż nie, tam nie, dużo, nie, dużo pól jest. Po kolei, tak, więc nie, jo, tak jednak, ciężko, jednak te numerki. Tam jest? 39, 40, 42, dobra, 44. 39, jeden przyjmuję. Co dwa prawie, że można tak 57 i 40, tak? 4,38 hektara. Dobra, poczekaj, zaraz. Zapamiętaj to mocno, bo jeszcze nie mogę zapisać, bo akurat w takim momencie tutaj wyjechałem, że jestem w trakcie, wiesz czego, poczekaj. Jak ja bym puścił pracownika, boję się, że chciałbym puścić gdzieś go tutaj, żeby on sobie nie robił problemów później. Okej. Okay. Ile ty tam mówisz? 4,38. 4,38. Okej. Okay. Dobra. Czyli już mamy w tym momencie 74. To na pewno 74 hektary, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Najpierw sobie ustawimy. Robimy. Powiedz mi, co on robi, bo zasiałem to, co miałem zasiać. I to wiesz co? No to ten. Boże, się wystraszyłem, że nie działa mi tak, jak być powinno. To weź jeden z ciągników. Tylko nie ten od kukurydzy, na pewno. I próbuj już te pola na dole miedzami gdzieś tam ogarniać, co nie? Te miedze. No. Bo jednak to jest bardzo ważne, żeby... Oj. Nisko, żeby już je tam ogarniać, bo myślę, że te najnowsze pola, które teraz będziemy mieli, to odpuścimy sobie i je po prostu zbierzemy. Gdzieś dopiero po żniwach się nad tym skupimy. Ale te małe kawałki tam to by się przydały. Dobra, jeszcze jedną tutaj rurkę ogarniemy. Myślę, że to będzie jakoś 5 ton ponad, więc to powinno na spokojnie. O, dobry. Bardzo ładnie. Więc co? Myślałem, że już chcesz się przejechać, ale jak nie chcesz, to nie ma problemu. Liczę, że pracownik też będzie jechał w tą stronę. Jeżeli to się uda, to będzie zajebiście. A co robimy z tym zbożem, co tutaj jest zasiane? Postawiamy to? Na którym? Na tam na 50-kach? 39 i tak dalej. No na 50-kach, no. No to nie, no tam to będzie trzeba skarczować i zasieć tam soję. To jest dość ważne.
By się to nam udało, dobra, ja na pewno coś od Jindira i tak kultywatorem całe PR dychło. To też jest, ale zobaczymy, wiesz, czy nam się to po prostu uda, czy to takie rzeczy nie będziemy musieli dziś poza odcinkiem jeszcze działać mocno. Boję się, że nie wyrobimy się tak czy siak, więc nie wiem, czy bardziej skupić się można tam na tych polach na samym dole. Bo tam jednak gdzieś mniej tego ogarniania jest, może tak powiem. Tam te pola są bardziej ogarnięte, bardziej tamte miedze są mniejsze, no i też hektarowo, chociaż nie hektarowo, razem jest podobnie, czyli razem w tym momencie kupiliśmy gdzieś prawie 10 hektarów, więc całkiem grubo. Ale okej, okay, zanim hektary będą kolejne, ja polecę jeszcze na te pola tutaj, mogę w ogóle nie wybiegać stąd, bo chciałbym zobaczyć, tu jest tak. 115 rośnie kukurydza i 114 rośnie owiec. Kurwa, wszystko ogarnięte tutaj. Ja jestem w szoku, że to jest, że to tak działa, więc kupujemy za 200 tysięcy jedno i za kolejne 200 tysięcy drugie. I w tym momencie straciliśmy milion, równo bym powiedział milion, na hektary. Ja lecę siać i trzeba od razu będzie zaraz sprawdzić, jak stoimy z hektarami. Ale to spadło. Czekaj, gdzie ty mi zostawiłeś tą maszynerię? No, tutaj, dobra. Lecimy do Junedira. Ty zliczasz hektary tych tamtych dwóch pól? No to już w ogóle będzie. No, dużo roboty nie masz tam. Więc będzie się działo. Tu jest opuszczone, nam zostawił, więc ja mogę działać na pełnej. Lecimy naszym cudownym John Deerem. No, zobaczymy, na ile nam tutaj starczy nasion, ale dużo będziemy gdzieś tam mieli jeszcze ogarnięcia poza odcinkiem. Tak, no, mogę zapisać. 1,83. Razem? Tak. Ale więcej. Tyle posąsą. Kurde, długopis mi nie chce pisać. Długopis. Mój Jezus. Jest w porządku. 5 ile? 5,83. Czyli? Kupiliśmy za milion 15 hektarów. Prawie. Co to będzie uprawiał? 15 hektarów kupionych. Czekaj. Co się stało? Kupi zaraz. Nie wiem, albo kurde, masz daleko mikrofon, albo ja mam cię wyciszone. Tak, ja po cicho mówię. Tak, nie, bo tak kurde. Coś słyszę, żyli papą, ale nie wiem którym papą i boję się, że może być nie ten żul. Ale wszystko się zgadza. Czyli. Jeżeli kupiliśmy 15 hektarów, my mamy w tym momencie 78 hektarów. Sąsiedzi mają tych hektarów 79 lub 80. To trzeba jeszcze obliczyć. Jeszcze to kupię chyba coś do końca odcinka, także dam znać. Więc uciekną nam, ale najważniejsze, że my jednak gdzieś tam dogoniliśmy ich w tych hektarach. Ale myślę, że rozrachunkowo i tak na sam koniec tej serii sąsiedzi będą mieli więcej tych hektarów. Bo tamten dół nam zostawia. Bo tak, sąsiedzi gdzieś tam dół kupują. Oj, prawie tutaj zawadził. O kurna, tak ciężko się. Ciężko tutaj wykręcać na tym kawałku. Ale udało się dobrze, bo tutaj kamień był z wielkim low. Wykręć. Opuść. Opuść, nie zmieniaj kamery. Ileż to można. Jedziemy tutaj teraz, obsiejemy sobie naokoło. I będziemy mogli działać. Sąsiedzi mają jeszcze tylko dół? A no tam 51 kupiliście. Jo, bo to 6 hektarów to jest 51, tak? Tak. Więc... No został nam dół i tu jeszcze rozwija to koło świniarni. A no i teraz, dobra, no ta 13, ale to są takie, czy 40, 49, to są do kupienia. No i to koło tartaku chcieliśmy, ale nie wiem, czy to będziemy, czy jest sens się bawić jeszcze. Koło tartaku? Które to jest? No te wszystkie, co na minimapie widać, tak jak u was łąkę było. Rzędy tych, nie rzodkiewek, tylko kuźwa. Rzędy rzodkiewek. Tak jak łąkę sobie zrobiliście. A tutaj ten 158, ta, ten, co, dobra, tu, te landy, to, dobra, to co biegasz. Ale nie wiem, czy jeżeli to jest końcówka, to czy jest sens się bawić? Nie, my myślę, że tutaj się pobawimy jeszzę, może 118, to może 100... Chyba, to no, na tylko kawałek tego byśmy brali, właśnie to jest ogrodzone, chcieliśmy no, mieć takie jest... coś takiego jak głos. Tak czy siak, no szału nie ma, dupy nie urwie, może tak powiem. No nie, to będzie chodzi. 3 hektary, 4 tak, może. Więc może nie wyjść tak źle, że będziemy gdzieś tam z sąsiadami o parę hektarów tylko przegrywać, ale tak czy siak wykupić tutaj wszystko i mieć razem, czyli
wychodząc z takich ornych tutaj kawałków, będziemy mieli około 160, może 170 hektarów na całej mapie. No bo tak licząc, gdzieś podzieliliśmy, nie wiem ile jeszcze przed nami, ale myślę, że niedużo. Nie wiem ile tam chłopaki będą mieli na dole te kawałki, ale myślę, że to nie będzie jakiś przeogromny kawałek w hektarach. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Daj Boże, żeby się udało, ale u nas też naprawdę dzisiaj spory wyczyn. Nie spodziewałem się, że wydam milion na te pola, ale te dwa, znaczy miałem taki mały niesmak ilością hektarów, że jednak zostawiliśmy sobie te pieniądze typowo pod hektary, a po tych dwóch kupnach mieliśmy chyba letko 10 hektarów, a liczyłem, że tam będzie o wiele więcej, więc tutaj troszeczkę tak, taki naprawdę niesmak poszedł tego, że jest tylko, że było tylko 10, więc jak dorzuciliśmy te ponad 5 hektarów, no to już to ładnie wygląda, już te 15 hektarów, czyli całkiem spoko, ale licząc, że wy za 700 czy 800 tysięcy, tak, kupiliście wtedy 15 hektarów, no, to my mega przepłaciliśmy tu jednak. No ale to wiesz, w jednym kawałku zawsze tak, było taniej, nie? W jednym kawałku jednak, to w jednym kawałku, a my jednak gdzieś tam po... no jeszcze to nie jest takie sprawdzone, czy na pewno 15, czy nie więcej, czy mniej, no, ciężko to ocenić, bo jednak gdzieś tam te ugory podochodzą, ale tak jak mówię, no ten prosit, kurczę, musi być dodany. Szkoda, że tak zapomniałem, bo dzisiaj przed odcinkiem właśnie już sobie tam szykowałem i pamiętałem, chciałem go dodać już na szykowanie, a wtedy zapomniałem, mówię, dobra, jak tylko ogarnę, to dodam, potem wyszły nagrywania, miałem odcinek singla i tak wszystko to poleciało, jeszcze chłopaki mi tutaj mocno robili orkiestrę puzonów też na, nie wiem, którym piętrze, więc no, troszeczkę wybijało to z rytmu, bo chciałem inaczej ponagrywać dzisiaj te odcinki. Myślę, że gdyby nie to, to ten odcinek by na pewno nie był nagrywany o 16.50, tylko o wiele wcześniej, no ale no cóż, nie można mieć wszystkiego, to nic nie jest tak mega zależne od nas, jakbyśmy chcieli. Ale grunt, że jest nagrany, grunt, że tej roboty troszeczkę będziemy mieli, a resztę gdzieś się zrobi później. Najgorsze jest to, że szkoda, że ten odcinek jest na jutro, bo dużo szykowania jest. Można by było dziś na jakimś live'ie poszykować sobie to, ale no cóż, tak jak mówiłem wcześniej, nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze, żebyśmy jak najwięcej mieli zrobione. Najgorsze jest to, że nie poszłem zobaczyć pracownika, a ten kurwa... Pojechał nie w tą stronę, co potrzeba, ale no okej, okay. Grunt, że jedzie, więc trzeba będzie pamiętać, żeby go zaraz przestawić w drugą stronę i żeby też sobie tam nam jakoś pomagał. Proste pole, jeżeli chodzi o 120, tam jeżeli chodzi o sadzenie ziemniaków, to będzie tak, to były nasze pierwsze pole do sadzenia ziemniaków, o wiele mniejsze i tam najładniej to wyglądało i też myślę, że teraz przy powiększeniu też spory kawałek, może nie jakiś ogromny, ale ciągnika, nie? No brakuje, tak? Mówię, no brakuje. No u nas to samo. U nas myśleliśmy, że dwa nam starczą, ale już odcinek poprzedni pokazało to, że nie, bo... Brakuje i tak mówię, chciałem dzisiaj sobie to kupić. Wiadomo, że gdyby nie to, nie kupiłbym tylu hektarów, ale dobrze. Mamy to wszystko poogarnięte. Zasiejemy kukurydzę, zasadzimy ziemniaki. To nam zawsze coś odejdzie. Z jednej strony mamy New Hollanda, tak? New Holland stoi tylko z przyczepą. Więc on no, zawsze do roboty coś tam, do roboty tam dużo nie ma, ale on też nie jest jakimś mistrzem gdzieś tam, jeżeli chodzi o prace polowe, więc tutaj też nie można na nim mocno jakoś polegać, ale na pewno jeszcze na tej serii my będziemy mieli ciągnik w 100%, jaki, to wszystko zależy taki, jaki gdzieś tam mi podejdzie, bo tak jak mówię, mam gdzieś te dwie marki w głowie, i jednego po prostu marka trzeba wybrać, tak? No tak czy siak, jeden marek zawsze musi być dobry, bo nie chcę, już wam od razu powiem, żebyście też mogli pisać w komentarzach, ale też nie chcę kolejnego John Deere'a, bo fajnie mieć John Deere'y, zajebiście by było jeszcze coś pięknego od tego pokroju na przykład kupić, co mamy, ale znowu też nie chcę zamykać tą serię na sam koniec jeszcze samych tylko John Deere'a. Bez farcik. Tak, kurde, teraz robię na tym polu tam pod końcówką koło tych jedynek. Mhm. Jest tu ta jedna trzynastka, o której coś tam mówiliśmy, że nie wiemy co z nią zrobić, w którą stronę. Tak teraz na nią patrzę z daleka i mówię, kurde, ona jest idealnie w kolorze tym, co pole, gdzie Bronek chciał to dołączyć, czyli do tej czwórki tak zwanej. I faktycznie, jest tam pszenica 95,
Procent nawiezienia, więc prawdopodobnie jest na fullu. Nie wymaga orki niczego, więc no kurde, lepiej się sprawić chyba nie mogło. Tak teraz patrzę i chyba to weźmiemy, bo skoro to jest to samo, więc pasuje w sam raz. Dokładnie, dobra. Teraz zobaczę je tam na hektar, co dopiszesz. No. Dobrze, dobrze, sprawdź, nie ma problemu. Bardzo chętnie takie rzeczy dopiszę ci. No zrobiłem tutaj okrążenia dość fest, jeżeli chodzi o to, czy tutaj pracownika mogę później na tym kawałku? On sobie to ogarnie? Powinien, nie, no tu powinien. Z jednej strony do was i tak, nawet jakby przejechał, to krzywdy nie zrobi, bo mam siewnik do kukurydzy, więc no, tutaj nie zasieję wam też nic. Ja od razu teraz tak, biegnę dalej. Tak, gdzie to mówisz, że? No tam na dole, w prawym dolnym rogu. Tam jest zasiany chyba rzepak wasz. O, wiedziałem, że ten pan tutaj nie w tą stronę pojechał, co potrzeba, ale na sobie ma jeszcze troszeczkę, więc ja... Ogólnie nie powinien być żaden siewnik do kukurydzy zrobiony, ale wiesz, różnie bywa, mogli zrobić uprawę. No, oryginalny? Horsz? No nie powinien, nie? Wątpię, dlatego go też puszczam, ale na pewno będę go to chyba tam lukał, delikatnie mówiąc. Dobra, mogę puścić pracownika dalej, nie będę bawił się tutaj tymi akcjami. Z drugiej strony mogę nim też odjechać z tą ładowarką trochę dalej, żeby nie przeszkadzać tutaj. Może nawet tutaj gdzieś wjadę, to tym Holandem też przejadę sobie jeszcze dalej. 10900 dokładnie zostało ziemniaków na przyczepę i myślę, że tyle chyba nie pójdzie, chociaż tych ziemniaków całkiem sporo idzie, więc on niech sobie sadzi, a my lecimy dalej. Dobra, pokażemy wam najpierw też, jak to wszystko wygląda od kuchni, czyli tymi polami, kto zakupiłem, bo ja naprawdę tych hektarów nakupował. On ładnie wykręcił. Nie widziałeś pewnie. Nie no, oglądałem, ale no, widzowie nie oglądali. Więc tak jak tutaj na pewno to wszystko będzie jednym połaciem z tym kawałkiem i wtedy będziemy mieli te 25 jako tamten klin. Ten kawałek czymś innym będzie zasiany przeważnie i on aż jest rozległy dotąd, do pola 19. Tutaj jest taki ugorek, ten ugorek będzie nas przedzielał z sąsiadami. Tu sąsiady będą miały bardzo piękny kawałek. Lecimy teraz dalej. Lecimy zobaczyć, co słychać tutaj na sąsiadowym polu. Sąsiady tutaj coś robią? Nic nie robią. Ale zobaczymy teraz kolejny kawałek. Tutaj jest niszczenie, że się tak wyrażę, naszych nowych pól. Później się zrobi. Czy ty tutaj coś robiłeś względem miedzy? Możesz? Tak, tak. Możesz usuwać miedzy tym? Tak. A no i jedziesz nawet pomiędzy teraz. Więc spójrzcie, Boże, czemu to są dwa AT? Dwie no, tekstury. Nie wiedział, ale już się gadałem. Proszę posiać, to zostawiłem ci. A tu siałeś tom, soję, aha, taki bajerek. No dobrze. No właśnie ja na sam koniec tutaj chciałem wpaść. No dobra, z jednej strony masz ten, to my i tak już tutaj nie ogarniemy tego tak szybko. No jednak dużo to jest roboty, jeżeli chodzi o te karczowanie pól, więc my po prostu zasiejemy, bo ja już ten kawałek tutaj zasiałem. Żebyśmy nie denerwowali się ogólnie. Gdzieś w głowie sobie pomyślałem, żeby tu nie robić jednego pola w kolejnym sezonie, bo to może być naprawdę przeogromne. Nie wiem, ile to będzie w jednym kawałku hektarów. No i do tu 15? Nie mówię, że 15 przesadziłem, ale 10-12 to może być. Patrząc i tak właśnie myślałem, żeby do krzaków zrobić tutaj po szerokości jedno pole, a od krzaków do samego końca, czyli właśnie do tej drogi było drugie pole, bo naprawdę tutaj jest kawał, no, kawał roboty. I jak możesz, przepnij się w siewnik, żebyśmy tutaj posiali, bo tego siania jest całkiem sporo. Ja sobie zacznę. Ja sobie zacznę od Deutscha. A potem przesiądę się na tamten duży siewnik i będziemy działać. Soję mam zaznaczoną, mogę sobie tutaj cisnąć bez żadnych problemów. Tym mniejszym kawałkiem najpierw się, to mogę sobie wyłączyć, najpierw sobie obetnę tutaj naokoło. Odetnę bardziej, nie już obetnę. Od miedzy, od sąsiadowych, bo już wiemy dobrze, że ta łąka przeżyła z Darkiem tutaj w tym sezonie grubo. Nie chcielibyśmy po raz kolejny przesiewać łąki, jakby tutaj coś się wydarzyło. A myślę, że do końca odcinka, jak sobie jeszcze tym posieję, to naprawdę będzie spoko. 10 minut do końca. Kurde. Tamten sieje, ten sadzi, git. Dobra. No jest roboty dużo, poza odcinkiem też jeszcze będzie, a też nie chcę mega gdzieś tam
tego odcinka przedłużać, bo i tak wiem, że nie zrobię wszystkiego na odcinku i tak, to po co też gdzieś tam męczyć się na spokojnie, tym bardziej, że jednak te odcinki siewy, jeżeli chodzi o same siewy, były już pokazane wcześniej u Tanasa. Dla mnie to jest taki dodatek, teraz miszmasz, żebyście widzieli przeważnie to sadzenie ziemniaków, bo to też jest bardzo ważne, dlatego poszły na sam początek. No i dodatkowe hektary, jednak te hektary dużo tutaj dały. Czekałem no mega długo, ale nie spodziewałem się, że równo milion wydam na te pola. Więc jak na hektary, naprawdę zajebiście to ogarnięte, więc w następnym odcinku, czy wy w ogóle teraz kupiliście? Kupiliście to pole w końcu, co mogłeś teraz? Jeszcze nie. Ten pracownik był nie z kukurydzą. Tak, z kukurydzą i ziemniakami jeszcze. Obydwoje skończyli? Na raz? Drugi się wyrobał chyba. Aha, władowarkę się chyba wpierę, to nie powiem co. Wiesz co, pogarnia ich jak możesz, co nie? Albo nie. Jednak się nie wpierdzieli, więc... Jednak nie będzie ogarnięty. Jak możesz ogarnij tam, jeżeli chodzi o tego, jeżeli chodzi o tego z kukurydzą, to tam dość szybko go ogarniesz. Z ziemniakami zależy gdzie stanął, to też go szybciej. Kukurydzą na pusty zbiornik. Więc widzisz gdzie na gospie są tam nasiona. Chyba nie ma nasion na gospie. A ja wiem, że są. Ja ci pokazywać palcem nie będę. Najważniejsze, żebyśmy jak najwięcej tutaj zrobili, ewentualnie. No nie, no szkoda by było ich teraz odpuszczać, bo oni przez te parę minut jeszcze dużo porobią. Jednego, drugiego ogarną. Więc ogarnij sobie ich na szybko i wracaj tutaj. A bo ty tutaj miedzę robiłeś, tak? Byłeś tak, trakcie robienia miedzy, dobra. Całe to. Muszę dokończyć ostatnim i będzie można też robić samym. Dobra. Nie no, tutaj oczywiście już mamy zasiane ten kawałek soją. W poprzednim odcinku usialiśmy po tej stronie. To jest ten stary kawałek, który już nie chciałem pokazywać, dlatego mówię, dobra, to siejemy na 100%. Myślałem, czy w ogóle tamten kawałek z tyłu jeszcze kupować. Ten teraz, czy po prostu gdzieś później poczekać. Ale z jednej strony nie ma na co tutaj czekać. Kończymy powoli. Tak gdzieś tam gadaliśmy. Myślę, że tu jest maksimum do końca pewnie października. Do końca kwietnia będziemy bawić się na tej serii i pewnie też zakończymy sąsiadów i polecimy z kolejnym sezonem. Więc naprawdę tutaj już coraz bliżej. Się tak. Też nie ma co, bo nie ma mapy na razie od sąsiadów, więc trzeba poczekać. No tak, no z jednej strony... Inna seria to z roboty. Tak, no nie możemy też teraz przedłużać, bo i tak będziemy działać, więc te pieniądze tak nam szybko przychodzą na tej serii, że no teraz tak my, zobaczcie, przez prawie pół roku trzymaliśmy ponad milion, żeby tylko kupić w tym odcinku, tak? A mogliśmy gdzieś tam wydać już o wiele, wiele wcześniej, ale chcieliśmy te hektary gdzieś tam kupić bardziej pod siew, a nie tak tylko pod to, żeby leżały i czekały. Dobra, ja się może przejadę i zrobię tą miedzę za Tanasa, żeby też tak cały czas coś tutaj się działo. Czyli to działa? Działa. Dobra, to mogę sobie też tutaj cisnąć. Ziemniaku dospuję już tam na całą. Dobra, nie ma problemu. Grunt, że szkoda tutaj tego karczowania, ale też tu były tak podzielone te pola. Trochę pszenicy, trochę jęczmienia. No nie pasowałoby nam to za ciula w tym momencie, jeżeli chodzi o to, żeby tutaj coś mieć, jakby to, nie wiem, po długości wszystkie pola były tym samym, no to okej, okay, no to dorzucamy, nie karczujemy, karczujemy dopiero to później, znaczy miedzę ogarniamy dopiero później i wtedy miałoby to ręce i nogi, tak to no lepiej to zrobić teraz, ale dojadę do końca, przerzucę sobie właśnie tamten kolejny siewniczek i będziemy mogli już siać na dwa, jeżeli ta nas ogarnie, dlatego ja sobie gdzieś tutaj stanę na miedzę, wszystkie miedze były ogarnięte od tamtej strony. Nie mam, więc jest git, też gdzieś tam powycinałem te krzaki i drzewa tutaj z miedzy, bo byśmy nie mogli za dużo porobić, a tak to będziemy mieli pięknie tu ogarnięte. Ja sobie tutaj zatrzymam się, tutaj odepnę, bo tu jest zasiane, tu jest miedza przy sąsiadowym, więc mogę się przerzucić jeszcze na tego naszego horszyka, tego dużego, bo jednak tamtym dojciem dużo jeździliśmy, a tym harszem teraz nowym też dużo robimy, bo jednak ostatnie te siewy to są no przeogromne, nie oszukujmy się. Lecimy jak miło tymi 21 metrami. Tanasek, jak tam ci idzie ogólnie, robotaju? Dobry. O Jezus Maria, uważaj, bo ja tutaj jadę. Żeś mnie wystraszył troszeczkę. O, ale na milimetry, co nie? Na milimetry, żebym cię tutaj prawie że uszczknął.
i możemy cisnąć 20 motogodzin na przecudownym tutaj John Deere'ku. Ja sobie tutaj nie zmienię, to na pewno, więc to trzeba zmienić, żeby ładnie wyglądało. GPS-a nie używam, bo to pole i tak jest krzywe, nieogarnięte, więc tutaj kawał pierdzielenia by było, ale w całości naprawdę chętnie z tym prosidem by się porobiło i zobaczyło, jakie te niektóre pola w całych kawałkach są, jak wyglądają. Dlatego na kolejny sezon mega się przyda, bo jednak tutaj, jeżeli to podzielimy, no to będą dwa inne kawałki i to nam bardzo pomoże, a jeżeli byśmy nawet zostawili jeden kawałku, też nie wiemy całej wielkości, więc dzięki prosidowi dowiemy się, jakie te hektary mamy. Chociaż najbardziej to byśmy... najbardziej nas ciekawią pola tam 24-25, na pewno nas ciekawią 122, bo tam jest za dużo ugorów. Też ogarnięte. Na dole tam też ta 20 zawsze, te pół hektara, wiadomo lub nie wiadomo, a tak to wszystkie gdzieś tam te kawałki mamy ogarnięte tym modem naszym pod F12, więc tak czy siak jest wszystko. No nie, nie jest pod F12, on jest pod Escape'em. Na jedno wychodzi. Tak czy siak, że mamy do tego moda, więc nie musimy się denerwować, ale takie ugory niestety nie wiemy dokładnie, ile mają, więc prosit mega nam pomoże. Zobaczcie teraz, jak wleciliśmy we dwójkę. Myślę, że tutaj parę minut i ten kawałek będziemy mieli zasiany i będziemy mogli już podziałać z poza odcinkiem. Na pewno zasiejemy tamten kawałek i będziemy mogli się przenieść też na 23 tam na dół, na tamte pola, bo tam też trzeba zasiać. Ogólnie, Tanasku, nie wiem, co tam siejemy, bo nie mogłem wymyśleć w głowie, czego nam brakuje. Co byśmy mogli zasiać? Na początku myślałem o soi, ale jeżeli teraz tu dosiewamy tej soi, to będziemy mieli przeogromne pole soi, więc też myślałem, że może być sorgo, żeby nie było, że kukurydza obok kukurydzy i żeby nie było zagłębia kukurydzy, więc chyba to sorgo, no bo nie mamy coś innego teraz. No, późniejszy owiec, owsa, dużo mamy owsa? Co mamy z owsem? Mamy w ogóle owiec? Bo nie mamy nawet owsa. Jak nie mamy owsa, no przecież sialiśmy owiec. A, przepraszam, sialiśmy. Tylko poczekaj, może owsa dorzucimy taki późniejszy, żeby był. Bo my mamy owsa. Tu jest 23, 24, też dwa pola owsa mamy. No to sorgo, bo sorgo mamy jedno pole tylko. To chyba to sorgo walniemy wtedy. No bo tak mówię, no nie mam pomysłu, to byśmy tutaj mogli uszczknąć, że się tak wyrażę. Z innymi tutaj linomakcją, nie wiem, naprawdę myślę, ale nie mam w głowie, nie wiem, słonecznik na pewno odpada, nie chce się coś takiego bawić, tym bardziej gdzieś tam na jednym polu. Kukurydza na ziarno dużo i też ich będzie, bo na tej 25 my tam obsiejemy, obkosimy, znaczy się na kiżonkę nie za dużo, więc myślę, że tak czy siak nie potrzebujemy więcej, a tak jednak tego sorga może nam troszeczkę oddać, więc myślę, że to sorgo będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Też tak myślę. I teraz tak, czy pracownicy robią? Robi. Robią. Robią. Piwają, grają, wszystko tańczą. Tamten robi, tancen. Och, takie tancen też widzę u Bolka jest na polu. A ty tam już 5-6 jedzie, ja już wcześniej się wyciszałem, nie? U ciebie? To znaczy ta syrena u ciebie była? No, ja mówię bardziej. Ja mówię bardziej o malowaniu, znaczy o tancowaniu na polu, bo żeś tancował z tam szczelnikiem, bo miałem minimapę akurat włączoną. Ale nie, tutaj, o, to się musi ciekawie dziać. Chyba w stronę Bożego tam lecą, bo słychać cały czas, że to... To za dużo się nie dowiemy, jeżeli chodzi o tamte strony. No może jakiś wypadek był albo coś w tym stylu, wszystko jest możliwe. Dobra, ja sobie polecę ostatni przejazd, o, któryś Gienek został przez coś zablokowany, ale to nie ma problemu. To nic nowego u niego. A to tamten, kurbo. Pewnie z ziemniakami? Pan Ziemniak. Pan Ziemniak. Pozdrawiam pana Ziemniaka. Robimy? Nie robimy tego chyba na raz. Jednak jeszcze brakuje, ale ja dojadę sobie do końca. Ja bym to wymalował ogólnie, wiesz? Tak. Nie idź tam. Ja tak bo chciałem podrównać. Tak troszeczkę. Wiem, no dobrze zrobiłeś. Nie tam trzeba pomalować, bo... Tak, tam nie wiedziemy. Bo nie, tak, niczym tam nie wiedziemy. Ani siewnikiem, ani... Kurwa, jeszcze postawili. Ani ty. Może ja tego nie będę brał, to weźmiesz może.
No, miał przejazd później jechać? Tak czy siak, no i tak, dobra, będę jechał i tak, no jedź, bo to na jedno wychodzi, tak będziemy musieli wrócić, więc jadę, nie przejmuj się. Tym bardziej, że tu jest zwężka, ja dojadę do końca, może ja całość wezmę na samym końcu, bo tutaj się coraz bardziej zwęża, więc cofnij sobie tylko delikatniej i będzie git, bo ja tutaj naprawdę pod koniec to już prędzej ci zostawię metr, może półtora. Tak, tym oto ogarnę. Pięknym akcentem. Zobaczcie, jak stąd teraz popatrzeć, nawet na tamten hektar dalej, ile to już jest naprawdę areału. Jestem w szoku, że sąsiedzi poszli w takim momencie na takie ogromne połacie. Śmiejecie się, że to jest takie trochę drugie od zera do farmera, ale z drugiej strony się zgadzam, bo naprawdę tutaj pola, jeżeli chodzi o wielkość, są ogromne, ale dobrze, bo klimatycznie fajnie mamy to wymyślone, nie mamy tutaj jakichś przekozackich, ogromnych maszyn. Gdzieś trzymamy się do tych 400 koni i naprawdę ślicznie to wygląda. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, piszcie w komentarzu, co myślicie o nas 15 hektarach i tych pięknych milionach, które dzisiaj wydaliśmy. My wam dziękujemy, na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.